miłosne trójkąty w serialach. Oto bohaterowie, którzy nie potrafią się zdecydować. Coraz częściej scenarzyści seriali decydują się na wątek, w którym przedstawiony jest trójkąt miłosny. Bohaterowie tkwią w tych trudnych relacjach i nie mogą się zdecydować. Zobaczcie, którzy bohaterowie byli uwikłani w miłosne trójkąty. Bohaterowie polskich seriali coraz częściej porzucają monogamię i wplątują się w dość ryzykowne dla nich miłosne trójkąty. Nie potrafią się zdecydować, kłamią, oszukują, wszystko, by ukryć przed jednym partnerem istnienie tego drugiego. Miłosne trójkąty w polskich serialach. W wielu serialach twórcy decydują się na miłosne trójkąty. Wiem, jak miłość w takie relacje byli uwikłani obaj bracia Chodakowscy. Ani Marcin, Mikołaj Roznerski, ani Olek, Maurycy Popiel, nie wiedzieli, z którą z kobiet chcą wiązać swoją przyszłość, dlatego byli z obiema naraz. Podobne rozterki przeżywały Kasia Smuda, Ilona Ostrowska, Ilka, Aleksandra Hamkało, w Na dobre i na złe. Obie wdały się w romans, zdradzając przy tym swoich obecnych partnerów i obie nie wiedziały, co z tym zrobić. W miłosnym trójkącie tkwił także Olaf, Maciej Brąskę, zna wspólnej, który zdradził Martę, Joanna Jabczyńska, Zadą, Wiktoria Wolańska. Ta znajomość nie była jednak krótka i przez dłuższy czas mężczyzna był z obiema kobietami. Podobna sytuacja wydarzyła się w życiu Artura, Łukasz Płoszański, z pierwszej miłości. Kto jeszcze tkwił w miłosnym trójkącie? Zobaczcie naszą galerię, w której przedstawiamy tych niezdecydowanych bohaterów.